jestem w szoku, to było bardzo pomysłowe, nie spodziewałam się, że coś takiego dzisiaj zobaczę. Przyszliśmy tutaj totalnie spontanicznie i jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się podobało. Animacja bardzo fajna, spoko, ładne efekty, no pokazana historia, tak bardzo w dużym skrócie historia pieniądza w kolejne banknoty. W okresie II wojny światowej, później właśnie PRL był zauważalny i od tej pory właśnie zauważyłem właśnie tę chronologiczność tutaj. Bardzo mi się podobało wizualnie. Trochę początkowo nie mogłem wszczaić, o co chodzi, ale widziałem, że się zmieniają banknoty i tak wpadłem na to, że coś związanego z pieniądzem. Kolega rozszyfrował skrót. Na pewno nastrój, jeśli chodzi o stronę tutaj multimedialną, to rzeczywiście jest taki patriotyczny, nie da się ukryć. Bardzo mi się podobało to budowanie od początku tego budynku, te lata przemijające, wspaniałe to było. Mamy tu nowe dowody osobiste, które i wytwórnia, prawda? Mamy banknoty i różnego rodzaju tam jakieś akcje, papiery wartościowe i tak dalej, prawda? No to jest chyba to, co powinniśmy mieć. We just arrived like 2 hours ago from France, and we just walk on the street and we follow this show. Apparently about money and the bank, but I don't know really. It's about the making of money, the change in coins, right? I think in the time that's fine. I think the mapping is quite doing okay, and the scenery is cool. It's a bit too short for me, but yeah, I want it a bit longer.